Tak na początek przeczytam wam fragment z listu do Efezjan, z 5 rozdziału. Nie musicie otwierać. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Przeczytałam wam ten fragment, ponieważ za chwilę będziemy uwielbiać naszego Pana. I mówi on o tym, żebyśmy byli pełni ducha, rozmawiając ze sobą przez psalmy, przez hymny i przez pieśni duchowe. Psalmy, jest też taka w Biblii księga, i one są pełne prawd i pociechy dla nas, dla naszej duszy. I tak samo te pieśni, kiedy ułożyli je chrześcijanie, miały na celu właśnie wywyższyć, pokazać potęgę naszego Boga, naszego Pana, ale też były takim pokrzepieniem, nadzieją. Budujące są dla nas. Czasami mamy jakiś dzień trudny i kiedy przychodzimy do kościoła z takim oporem, to niejednokrotnie one do nas przemawiają, podnoszą nas. Nie jest to jakieś zaplanowane działanie, ale to właśnie Duch Święty dotyka naszego serca i poprzez te pieśni do nas przemawia. Czasami dzieje się to, kiedy jesteśmy, nie wiem, na grupie domowej albo sami w domu, kiedy i mamy taki właśnie czas trudniejszy i zaczynamy śpiewać. Pieśni, które śpiewamy w kościele, to one dodają nam właśnie siły. One nas pocieszają. W świecie mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. Ale też naukowcy, czy tam różni mądrzy ludzie, zauważyli, że też uspokaja, relaksuje. Nie każda muzyka relaksuje, ale ta, która jest taka spokojna, która jest pozytywna, ona właśnie łagodzi nam skutki stresu. I skoro taka świecka muzyka dodaje nam energii, dodaje nam takiego pokoju, sprawia coś, zmienia jakieś nasze wewnętrzne emocje, niekiedy nawet zmniejsza ciśnienie krwi, ból i jeszcze wiele innych cudów robi, to o ile bardziej pieśni, które śpiewamy dla Boga, które mówią prawdę, które są niejednokrotnie zaczerpnięte ze Słowa Bożego, o ile one mogą wywołać w nas pozytywnych rzeczy, ponieważ Duch Święty będzie dotykał naszych serc i będzie nas przemieniał. Oczywiście nasze serca powinny też być otwarte na to Słowo, szczere przed Bogiem. Za chwilę powstaniemy i zaśpiewamy, zagramy wdzięcznie, z radością. I tak jak przeczytałam, dziękując zawsze za wszystko Bogu, dziękując za ten dzień, za to, że mamy piękny jesienny dzień, deszczowy, za to, że jesteśmy tutaj, że dzisiaj mogliśmy otworzyć oczy, że Bóg dał nam łaskę i dał nam ten kolejny dzień. Za to, że możemy zobaczyć siostrę, brata, że możemy z nimi porozmawiać, możemy się przytulić, ale też za to, że możemy tutaj służyć, że możemy tutaj być i usługiwać jedni drugim. Każdy ma inny dar, każdy ma inne powołanie, ale każdy z was jest potrzebny. I z radością, z uśmiechem, z dziękczynieniem właśnie zaśpiewajmy dla Pana, dla naszego Boga, te pieśni chwały, uwielbijmy Jego imię za to, że jest z nami, że sprawił, że tutaj możemy być, że otworzył nasze oczy na Jego słowo, na Jego prawdę, że mieszka w nas Jego duch i On nas prowadzi, On dodaje nam mądrości każdego dnia, odwagi i wszystko, co jest nam potrzebne, On nam dał do życia i do pobożności, bo tak Słowo Boże mówi. Więc powstańmy i każdy z nas ma chociaż jedną rzecz, za którą może być Bogu wdzięczny.
A myślę, że nie tylko jedną, ale i więcej.